Buongiorno, cześć chłopaki, witam was kolejny raz w naszym serwisie. Jak widzicie, za nami dzisiaj wyjątkowy gość, czyli Bugatti Chiron, wersja Pure Sport. Kolorystyka bardzo taka klasyczna, mroczna. Samochód piękny w swojej, że tak powiem, skromności i czerni. Ten akurat egzemplarz szykujemy do odbioru dla nowego właściciela. Jesteśmy w trakcie przeprowadzania tak zwanego PDI-a, czyli Pre-Delivery Inspection. To jest taka dość szczegółowa lista kontrolna do sprawdzenia wszystkich rzeczy w samochodzie, żeby samochód mógł bezpiecznie poruszać się po drogach. Ten konkretny egzemplarz jest właśnie nowy, jeszcze czeka, natomiast mamy już za sobą serwisy samochodów używanych, czyli po prostu coroczne przeglądy, zarówno w Veyronach, jak i w Chironach. Także nasz serwis, o którym mniej się mówi niż o salonie, bo było huczne otwarcie, więc na pewno wszyscy słyszeliście o tym, natomiast serwis też działa całkiem prężnie, także wszystkich właścicieli zapraszamy do nas na serwisy. Właścicielowi tego pojazdu życzymy szerokiej drogi, a wszystkim spoterom udanych zdjęć. Mamy nadzieję, że będą ostre. Dzięki wielkie, do zobaczenia. Chciałbym opowiedzieć kilka słów na temat tego wyjątkowego projektu, który mieliśmy zaszczyt wykonać. Pełne zabezpieczenie Bugatti Chiron Pure Sport. Zabezpieczenie foliami ochronnymi, foliami PPF. Zabezpieczenie powłokami ceramicznymi, hydrofobowymi. Pełna impregnacja wnętrza łącznie z zabezpieczeniem matowych elementów karbonowych folią ochronną. Na tyle nietypowy i rzadki projekt, że no nie mieliśmy tutaj żadnych dostępnych szablonów akurat na tę wersję nadwozia, więc został wykonany tak zwany tailor-made, czyli folia, no, że tak powiem, została uszyta na miarę specjalnie dla tego modelu samochodu. Zabezpieczony w pełni lakier folią ochronną, szyby, reflektory, wszystkie elementy lakierowane. Dodatkowo po aplikacji folii resztę zabezpieczyliśmy powłokami hydrofobowymi, które ułatwiają mycie i utrzymują ten samochód w czystości. Czas wykonania takiej usługi to ponad 10 dni roboczych przy doświadczonym teamie, także no spory nakład pracy, ale myślę, że efekt jest wyjątkowy. Bonjour. Witajcie z niedawno otwartego butiku Bugatti Katowice. Króciutko was tutaj oprowadzę, bo jeszcze z tego miejsca nie nadawaliśmy. Także można sobie tutaj kupić jakiś merch, czapeczki, koszulki i tak dalej. Można sobie zobaczyć próbniki lakierów, kolory różnych skór. Jest pięknie wydany magazyn Ettore w takim formacie, że zdjęcia wyglądają po prostu fantastycznie, naprawdę. No można sobie przyjrzeć się dokładnie, ale tak naprawdę słuchajcie, pewnie zastanawiacie się, po co mi te rękawiczki i właśnie zaraz wam na to pytanie odpowiem, bo zobaczcie, mamy tutaj naprawdę nie lada gratkę. Karbonowy boks, który dostanie właściciel Pure Sporta, Chirona Pure Sporta. Niesamowity feeling dotyczy nawet wyciąganiu rzeczy z tego boksa. No a tutaj mamy co? Owner's Manual. Przywitanie przyszłego, a właściwie właściciela samochodu, który go odbiera. W środku standardowo, tak? Rysunki techniczne. Tutaj z tego rysunku można się dowiedzieć m.in. o tym, że Chiron to nie 4, a 6 wydechów. Są jeszcze dwa takie, powiedzmy, ukryte wydechy skierowane w stronę jezdni. Ale zobaczcie to, bo to takie jest dosyć może nieoczywiste. Bardzo dokładnie opisane są kategorie wagowe i generalnie rodzaje fotelików dla dziecka, które z którymi można podróżować w Chironie. 1500-konne auto
proszę informacje o fotelikach dziecięcych. I jeszcze też jedna kwestia, bo często się człowiek zastanawia, jak to wygląda w Bugatti. Otóż do 1000 km nie można używać maksymalnej mocy i można korzystać tylko z 2/3 prędkości maksymalnej. W 2/3 z 380 pewnie sami policzycie, bo to jest Pure Sport, czyli to jest auto, które ma nieco niższą prędkość maksymalną niż pozostałe Bugatti. To jest auto, które ma służyć do maksymalnie sportowych właściwości jezdnych. Stąd nieco niższa prędkość maksymalna, a większa siła docisku i wielkie skrzydło. To już widzieliście na wcześniejszych ujęciach. No i po 1500 km można korzystać z pełni mocy. Odkładamy. Życzymy przyszłemu właścicielowi szerokiej drogi i wspaniałej zabawy za kierownicą.